Słuchajcie panowie, drodzy widzowie, nasi, tak, jesteśmy przed pokojem numer 11. Tutaj jest jeden z pokojów chłopaków i wchodzimy do nic z zadaniami. Policja, otwierać! Policja! Jak widzicie, są bardzo oparni na wzywaniu policji. O, jednak otworzyli. Nie! Witamy! Już mamy! Macie już? Mamy, no. Jesteśmy! Nada. Dobra! Later. Wiem, Warmia, Mazury. Mazury, Warmia są pięknym. Pięknym środowiskiem i w ogóle chyba zgubiliśmy grupę! Miłosz! Pomocy! Gdzie jest grupa? Ratunku! Słuchajcie, po kolejnych 10 godzinach szukania okazało się, że znaleźliśmy drogę do naszego pensjonatu. Nie wiem, jak przeżyliśmy. Dawid, powiedz coś na ten temat. Było ciężko. Musieliśmy pokonać dwa niedźwiedzie polarne z Podlasia, żeby tutaj się dostać. I musieliśmy, no wiecie, przenocować kilka nocy w ogóle w lesie. Ale Miłosz jest spoko. On jest survivalowcem, on wszystko ogarnia. I przeżyliśmy. No, polecam. No, wygrywamy Węgorzowo TV. Węgorzowo TV. A co to jest? To są bloopersy. To będzie o bloopersach. Tak, pozdrawiamy was. Do piątki czy gdzie? Do piątki. Gdzie do piątki? A nie mam. Sorry. Dobrze. Czyli ja zobaczę, czy jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. To się kameruje. To są bloopersy na razie. Dobra, 5 sekund. Persy więcej. No, tu się nagrywa i ja potem to wytnę. Tak? No. Ała! Dawid! Tylko persy. Teraz, no, pozdrowienia dla 11. Zrobimy 11. Macie syf. Nie. Łukasz nam pomagał. Spoko gość. Tak. Polecam. Pomoże. Bo może. Spoko. Spoko. Tomorrow. Dobra, Paweł, Krzyśka, Marcina, powiedzcie mi, jak wspieracie naszą polską gospodarkę? Czy kupujecie w polskich sklepach, no, takich jak Miłosz i Spółka Sklep Mięsny S.A.? Tak, tak, tak. No, no niestety dzisiaj wspieram niemiecką gospodarkę. Niemiecką. Bardzo przepraszam. Bo tylko cenu widzę. Ale zazwyczaj jak najbardziej wspieram rodzinę pana Miłosza tutaj, pana kierownika. Bardzo polecam mięsko wykonane przez... Polecam pączki babci Miłosza, są przepyszne, naprawdę. Ceny też. Suwałki. A Miłosza mięsko. Siema. Rozpuszcza się w na tyle, że jest piękne. No tak. Jak chwilę minią. The next day. Maciek, prowadzisz dzisiaj dzień. Jak się czujesz? Jak się bawisz? Jest dobrze. Co uważasz na temat globalnego ocieplenia, które właśnie postępuje przez to, że używamy gliny, którą do wydobycia potrzeba ciężkiego sprzętu, który emituje CO2 do atmosfery? Jak się z tym czujesz, że niszczysz naszą planetę? Fantastycznie. I to jest dobra odpowiedź. Dzięki. Powiedz, w skali od 1 do niesamowicie smutno, jak smutno jest ci z powodu tego, że Wiktor i Abby pojechali? Niesamowicie smutno. To dużo. To bardzo dużo. Bardzo dużo. Pozdrawiamy was, ściskamy was mocno. Róża, powiedz, co stworzyłaś? Co to jest ludzik? Czy to jest czapka? Ludzik. I co będziesz dalej robiła jeszcze z tego? Nie wiem. Nie wiesz. A wy co zrobiłyście, dziewczyny? Ja zrobiłam kołysy. Ja zrobiłam takiego. Wow. Ja zrobiłam
zrobiłam placek z piszczami. Ja zrobiłam kółkę z dzieckiem i teraz będę nóżki tam robić. Wow. A to jest? Butek. Fajnie. Butek? Tak. Wszyscy ładnie pracują. Tak. Now that you fell into me, hit me like a melody. Whoa.